Witam Was serdecznie. To już 9. część podcastu na temat historii 8-bitowych komputerów ze stajni Sinclaira. Jest to zarazem już 34. podcast i mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić słuchając tych informacji. No to co? Zaczynamy? Myślę, że to odpowiedni moment. W poprzednim odcinku dotarliśmy do ZX Spectrum, a dokładnie do przełomu wersji płyty głównej i SUE 1 oraz 2. Jak wspomniałem na poprzednim podcaście, jeszcze do kilku tysięcy sztuk i SUE 2 trafił martwy karaluch, czyli modyfikacja płyty głównej służąca do buforowania danych pomiędzy układem ULA a szyną danych. Potem z fabryki Ferranti zaczęły spływać poprawione kości ULA. Wersję ISUE 2 łatwo wizualnie poznać, ponieważ zmieniono kolor klawiszy, a szare klawisze zmieniono na lekko niebieskie, które są znane zapewne większości z Was. Na poprzednim podcaście wspominałem też o drobnych problemach z ROM-em i w kwietniu 1982 roku Sinclair, regulując zobowiązania finansowe, nawiązuje współpracę z Ninetales w celu wyeliminowania błędów. Może i kwestie finansowe zostały uregulowane, ale kwestie licencyjne już nie, co w późniejszym okresie działania firmy będzie się mścić i będzie źródłem wielu problemów. Modyfikacją ROM-u zajęli się panowie Ian Logan oraz Geoff Wiermont. Panowie dokonują wielu poprawek, lecz okazuje się, że nowe procedury nie są zgodne z oprogramowaniem, które już jest dostępne na rynku. Sinclair stanął przed dylematem, czy zaimplementować nową poprawioną kość, czy pozostawić starą z błędami. Ostatecznie decyzja zapadła o pozostawieniu starej kości, bo na rynku było już prawie 75 tysięcy egzemplarzy ZX Spectrum. Rozwiązaniem problemów związanych z obsługą urządzeń peryferyjnych było umieszczenie w Shadow Room pamięci samych interfejsów urządzeń kosztem pamięci RAM. Co ciekawe, to nowy ROM, który nie trafił do komputerów, posiadał też procedury pozwalające łączyć maszyny w sieć. Po jakimś czasie pojawił się na rynku Image z nowym ROM-em, który pozwalał stworzyć poprawioną wersję kości pamięci stałej. Opóźnienie w realizacji zamówień wzrosło do 16 tygodni, ponieważ wszystkie ZX Spectrum i SUE 2, które były wyprodukowane po 2 czerwca 1982 roku, musiały wrócić do firmy w celu usunięcia wady martwego klawisza, o którym wspominałem w poprzednim podcaście. Dużo klientów wycofywało swoje zamówienia, a Sinclair dla ratowania sytuacji oferował voucher na kwotę 10 funtów na zakup oprogramowania do ZX Spectrum lub zakup ZX Printer bądź samego papieru do rzeczowej drukarki. Dołączono też do komputera kilka programów demonstracyjnych oraz gier. Słowo kilku to troszkę ilościowy na wyrost, ale można było pograć w grę Through the Wall,
który był klonem Breakouta z Atari, był też program graficzny Draw oraz prosty edytor, czyli Chapter Generator. Patrząc na dzisiejszy rynek oraz czasy, jakie powstają pomiędzy projektami a gotowymi produktami, to możemy czuć się zawstydzeni, bo już pod koniec czerwca 1982 roku na rynek trafiają komputery z uporządkowaną płytą główną, z przeorganizowaną pamięcią RAM, której można było mieć 16 bądź 48 KB w modułach uniwersalnych, które pozwalały na jej konfigurowanie w trakcie produkcji. Do komputera trafił już bufor, który rozwiązywał problem z komunikacją między ULA a szyną danych, lecz nadal nie umieszczono poprawionego ROMu. Pojawiła się duża regularność i zamówienia zaczynają zbliżać się terminami do bieżącej realizacji. Niższa cena, patrząc na działania konkurencji, była tutaj kluczem do sukcesu Sinclaira. Dominująca pozycja Acorna właśnie przy pomocy tego finansowego klucza została złamana i ZX Spectrum zdobył serca wielu fanów, którzy oddali się maszynie, która co tydzień była wzbogacana o kilka nowych programów. Wisienką na torcie jest strefa rozrywkowa, bo na jej barki co tydzień też lądowało wiele nowych pozycji. Ilość oprogramowania była związana z łatwością przystosowania oprogramowania z ZX80 oraz ZX81. Jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się ekipy zapaleńców tworzące firmy deweloperskie, które produkowały nowe pozycje. Oczywiście ważną kwestią była część związana z oprogramowaniem i tutaj powstało mnóstwo programów obliczeniowych, czy też generujących efekty dźwiękowe, czy graficzne. Ciekawostką jest to, że Andrzej Kurek, który był sympatykiem ZX Spectrum, stworzył logo programu, na którym notabene się wychowałem. Pamiętacie taki program jak Sonda? Prowadzony przez Kamińskiego i Kurka. To właśnie logo tego programu telewizyjnego było narysowane przy pomocy ZX82. A pamiętacie może film Sex Misja? Efekty specjalne w filmie wykonał właśnie ZX Spectrum. Te wszystkie efekty, które dotyczyły pościgu głównych bohaterów. Pod koniec 1982 roku firma Sinclair Research Ltd. wraz z Timex, z którą zawiązała współpracę, produkowała 35 tysięcy komputerów. Finansowo firma osiągnęła zysk na poziomie 8,55 miliona funtów przy obrocie wielkości 27,17 milionów funtów. To olbrzymi wzrost firmy, biorąc pod uwagę, że rok wcześniej firma zamknęła finanse na poziomie 818 tysięcy zysku przy obrocie rzędu 4,6 miliona. W 1983 roku Clive Sinclair zostaje uhonorowany przez Margaret Thatcher tytułem szlacheckim i od tego momentu jest już Sir Clive Sinclairem. Żelazna dama może być dumna, ponieważ fabryki produkują 50 tysięcy sztuk ZX Spectrum, a placówki edukacyjne
w 80% są zapełnione komputerami. Faktem jest, że w większości to BBC Micro, ale w użytku domowym to ZX-y biorą prym. Można się pokusić o stwierdzenie, że Wielka Brytania stała się wtedy najbardziej skomputeryzowanym krajem na świecie, a ekspansja komputera nawet dociera do Japonii. Oczywiście na kanwie dużego zysku finansowego firma nie osiadła na laurach i rozpoczęła pracę nad poprawkami do komputera, jak i nad osprzętem. Już na początku 1983 roku rozpoczęto pracę nad wersją ISUE 3, która miała odświeżyć wnętrze komputera. Założenia projektowe Sinclaira opierały się na budżetowych elementach i takowe o niezbyt wysokiej trwałości trafiały na płytę główną. Koszt wyprodukowania komputera może był niski, ale późniejsza obsługa serwisowa niosła za sobą już poważny ciężar finansowy. To był główny powód do powstania ISUE 3. Jedną z bolączek był stabilizator napięcia, który w wersji ISUE 1 oraz 2 nie zawsze poprawnie pracował i potrafił doprowadzić do uszkodzenia układu ULA oraz układów pamięci. Nastąpiła też zmiana na kolejną wersję układu ULA i w wersji ISUE 3 był to już układ ULA 8402. W wersji pierwszej był ULA 8217, a w wersji ISUE 2 był ULA 8228. Może tak w skrócie opowiem o wersjach. W pierwszym modelu, czyli ZX Spectrum ISUE 1 oraz w pierwszych kilku tysiącach ISUE 2 był chip 5C102E. To był ten układ, który generował problem martwego klawisza przy jednoczesnym dostępie wraz z procesorem do szyny danych. W większości ISUE 2 natomiast był zainstalowany ULA 5C112E, 5C112E wersja druga oraz 5C112E wersja trzecia. Lecz nie znalazłem nigdzie informacji na temat tego, czym one się różniły. Więc jeśli ktoś posiada takową wiedzę, to proszę się ze mną nią podzielić. Układ ten miał poprawione połączenia wejścia i wyjścia z magistralą, a jak się później okazało, to poprawka rodziła nowy problem związany z agresywnym przejmowaniem portów. Szybko pojawiła się poprawka, czy też mod zwany Spiderem, który zawierał w sobie tranzystor ZTX313 przylutowany bezpośrednio do procesora. W ISUE 3 pojawiły się wersje zaczynające się od 6C001E-5 przez 6C001E-6 do 6C001E-7, ale można je spotkać w garstce późnych modeli ISUE 2. Kolejne wersje chipa obniżyły prądożerność oraz poprawiły obsługę pamięci w wersjach 48 KB pamięci RAM. W lipcu 1983 roku na rynek trafiają modele ZX Spectrum ISUE 3
i jest to najpopularniejszy model wśród użytkowników. Uporządkowana płyta z poprawionym stabilizatorem zyskała nową cenę, bo za wersję z 16 KB pamięci RAM trzeba było zapłacić 99,95 funta, a za wersję z 48 KB pamięci RAM należało sypnąć gotówką w ilości 129,95 funta. No dobra, to nie wszystko w temacie Sinclara i myślę, że kilka kolejnych odcinków zajmie nam ten temat jeszcze. Myślę też, że dla odetchnięcia kolejny podcast będzie o pamięci masowej do Spektruma, bo to bardzo ciekawa kwestia. Jestem dopiero przed researchem, więc nie wiem, jak długi będzie odcinek, czy będzie w jednym, czy w kilku częściach. Zapraszam wszystkich do Discorda Retrogralni, czyli retrogralnia.pl/discord, gdzie można podyskutować z wieloma osobami zakochanymi w sprzęcie retro, jak i ze mną. Jest tam, może inaczej, jeszcze nie ma, ale będzie odpowiedni kanał podcastowy i tam oprócz standardowych kanałów będzie można sobie podyskutować. No co, mam nadzieję, że Wam się podobało i że nie jesteście zawiedzeni, że miałem miesięczną przerwę. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.